Radek, co ty tutaj robisz? Myślałam, że nie oglądasz rzeczy, które nie mają polskiego dubbingu. Ponieważ Falcon i Zimowy Żołnierz jest jednak lepszy niż Liga Snydera. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i dzisiaj są ze mną... Jak zwykle Natalia. Oraz... Gościnnie Radek. A chyba już po prostu Radek. Tak. Po prostu Radek. Ja jestem dzisiaj troszkę niedysponowany, jestem trochę chory, dlatego ja dzisiaj się będę najmniej udzielać w dzisiejszym odcinku. Ale tak, przychodzimy do was z recenzją pierwszego odcinka Falcona i Zimowego Żołnierza, drugiego już serialu MCU, serialu Marvel Studios, który dzisiaj pojawił się na Disney Plusie, którego tak, uprzedzamy, nie ma w Polsce jeszcze, będzie w tym roku. Co mamy dobrego do powiedzenia na temat dzisiejszego odcinka? Może zacznijmy sobie od tego, że to jest okej, MCU, kolejny serial MCU, ale to jest zupełnie coś innego niż WandaVision, tak? Że to nawet nie jest do siebie podobne. I to nie jest wada. Powiem szczerze, że prawdopodobnie z tego powodu odcinek zaczyna się od sceny akcji, która wygląda niczym z filmu kinowego MCU, żeby od razu pokazać, że to nie jest to samo co WandaVision. To jest zupełnie co innego i wygląda to rewelacyjnie. Powiem szczerze, że chociaż przez moment na początku miałem trochę tam problemu, że może efekty specjalne nie są trochę dopracowane, ale później jak... Co wy macie z tymi efektami specjalnymi? Ja nie zauważyłam jakiegoś... Ale później jak Falcon zaczyna latać, potem jak zaczyna... Jak ludzie zaczynają do niego strzelać w powietrzu, potem jak on lata przez te kaniony, to jest po prostu... Kino! Tak. Kino! Wiesz, co jest najfajniejsze w tych scenach latania? Gdy są te ujęcia typu GoPro albo takie super realistyczne, jakby nagrywane prawdziwymi na miejscu kamerkami. To jest właśnie takie, to jest taki spoko dodatek, pomimo tego, że dużo rzeczy tam jest CGI, to jednak, no, właściwie większość rzeczy tam jest CGI, no to jednak to jest stylizowane na właśnie taką realistyczną kamerę, na kamerę GoPro, tak samo jak było w Spider-Manie ostatnim. Też były takie ujęcie, jak śmiga na tym GoPro, a nie wiem, czy to nie było w The Amazing Spider-Man 2, już nie pamiętam, ale było coś takiego. Ale w ogóle wszystkie te sceny akcji w całym tym serialu, a jest ich dość sporo, to nie jest tak, że tylko na początku mamy sceny akcji, one się tam jeszcze jakieś pojawiają, wyglądają naprawdę spoko. No tak. Znaczy jakby stwierdzam fakt, to nie było ten, po prostu to jest fakt. Ale o tyle, co myślałem, że po zwiastunach przynajmniej można było tak wywnioskować, że widzicie, jak ja się dzisiaj mało udzielam. Jak można byłoby wnioskować po zwiastunach, że ten serial to będzie taka cały czas akcja, tak non-stop, nawalanka. No i właśnie nie, bo jest to, co ja najbardziej sobie cenię w takich filmach, czyli ten taki wątek socjalny, taki wątek psychologiczny. Społeczny. Tak. I to, co najbardziej chyba mnie urzekło i to, czego w sumie chciałam najbardziej zobaczyć w MCU, to jest to, co się działo z bohaterami, z ludźmi i ze światem właśnie po tych 5 latach, tak? Po tym stryknięciu. I tutaj widzimy to z zupełnie innej strony, z takiej przyziemnej, takiej pełnej absurdów, jak właśnie nie wiem, sytuacja w banku, tak? Też moje serduszko bolało, jak patrzyłem na to. Ale wiecie, to po prostu to się odnosi do... Jakby możemy to sobie przełożyć, że jeżeli coś takiego by się wydarzyło w realnym świecie, ja się założę, że mielibyśmy takie absurdalne sytuacje. O, tak. No, ale wiecie, na przykład porównując sobie do WandaVision i do pierwszego, czy tam pierwszych 2 odcinków, które mieliśmy, to tamten serial to był taki czysty absurd. A teraz jakby tutaj mamy takie bazowe MCU, to jest jakby ten serial jest bardziej MCU niż WandaVision, tak. Na dobrą sprawę, przynajmniej z początku, ale mamy już tutaj pewną ekspozycję, ale w takim pozytywnym sensie mamy tutaj już pewien rozwój fabuły, mamy rozwój postaci i to chyba jest, w tym jednym odcinku dostaliśmy największy rozwój postaci Falcona i Buckiego w historii w ogóle MCU. Tak, a propos Buckiego, bo jest to, tak sobie właśnie pomyślałam, że zawsze się wszyscy skupiają na tym, że kapitan był stary, samotny, on miał więcej lat niż wszyscy, a wszyscy zapominają o tym, że hej, Bucky też jest stary i samotny i jak on podkreśla to, że mam 103 lata i nie mam rodziny, czyli że jest podkreślone to, że nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, nie ma nikogo, jest sam, tak? Więc ten wątek też jest bardzo mocno wybrzmiewa w tym odcinku. Chociaż ja mam trochę taki problem i ze wątkiem Falcona i Zimowego Żołnierza, że jednak ten odcinek, pomijając oczywiście pewien zwrot akcji na końcu, to trudno nazwać zamkniętą całością, tylko bardziej takim wprowadzeniem, rozpoczęciem pewnych wątków, które będą kontynuowane w kolejnych odcinkach. I ja mam po prostu taką obawę, że to się przerodzi w pewnym momencie w taki 3, 4, 5, nie, 5 bardziej godzinny film, co może nie wpłynąć pozytywnie na fabułę. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że w momencie, w którym już będziemy mieli jakby duet tych bohaterów na ekranie, bo ja myślę, że w którymś momencie do tego dojdzie, bo myślę, że zaraz sobie po prostu opowiemy mniej więcej, co się działo w tym serialu, tak? W tym odcinku, przepraszam. To ja myślę, że tam to po prostu akcja przyspieszy i to będzie miało chyba bardziej wtedy serialowy wydźwięk. Bo Radkowi chodzi chyba o to, że o taką bardziej epizodyczność, żeby każdy odcinek bronił się sam na własnym podłożu, co nie, a nie tylko jako część większej całości, ale mi się wydaje, znaczy Radek, jesteśmy rozpieszczeni przez Mando, przez WandaVision, bo te seriale miały taką właśnie per odcinek fabułę, każdy jakby był jakby zamkniętą całością, ale pamiętaj Radku, że trzeba też iść trochę innym kierunku, nie wszystko musi się zamykać jakby w jednym odcinku. Oczywiście, tylko ja właśnie... uważam, że tutaj to działa na plus, tak, jakby tak, szczególnie, tak, że nie zachęca mówię, że to do czekania na kolejne odcinki. Tak, nie mówię, że na razie to jest złe, ale to niesie ze sobą pewne zagrożenia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co do fabuły odcinka. Tak więc na początku to mamy scenę, o której wspomnieliśmy, czyli wielką potyczkę Falcona z francuskimi bodajże terrorystami, albo przynajmniej mówiącymi po francusku. Z Wolami. I w tym pojawia się George Bartok i to jest jakiś tam terrorysta, który pojawił się w jednej ze scen rozpoczynających drugą część Kapitana Ameryki, czyli Zimowego Żołnierza, więc jeżeli mieliście jakieś déjà vu, że widzieliście już tego francuskojęzycznego terrorystę, to nie mylicie się. Potem właśnie mamy scenę, która według mnie bardzo fajnie wyszła, czyli z mową Falcona dotyczącą Kapitana Ameryki, dotyczącą przyszłości, gdzie mamy właśnie pokazaną tarczę, która zostaje się eksponatem w muzeum i według mnie wyszło świetnie, szczególnie biorąc pod uwagę zwrot akcji pod koniec odcinka. I mamy taką klamrę. W tej scenie mamy też gościnnie występ Rodeya, czyli War Machina. Tak. Już zresztą chyba było mówione, że on się pojawił w którymś odcinku, ale widocznie pojawi się on w pierwszym odcinku i mamy to odhaczone. Tak, ale miło było go zobaczyć. To zawsze jest to takie mrugnięcie do widza, te pojawianie się takich postaci, które znamy, zawsze jest spoko. Więc... Znaczy, to nawet nie jest mrugnięcie, tylko pojawienie się War Machine w tym miejscu po prostu było totalnie logicznym wyjściem. Logiczne. Znaczy, no tak, no dobra, ale chodzi mi o to, że wiecie, że jakby nawiązywanie do tego całego MCU, tak? Że nie mamy tylko dwóch postaci jakby z filmów, tylko pojawiają się też inne, no, tak? Które znamy. Opisujesz właściwie każdy film i serial z MCU. Ale wiesz, jednak czasami były takie momenty, kiedy wiesz, o jakimś bohaterach zapominano, ktoś powinien się pojawić, a z różnych powodów się nie pojawił, a tutaj jednak mamy do nadsidla, więc jest jakiś pozytyw. A później właśnie przechodzimy do przeplatających się wątków z Falconem i Zimowym Żołnierzem, którym już mamy pewne zawiązanie akcji dotyczących kolejnych odcinków, bo mamy wątek z jakąś organizacją terrorystyczną. Tak, tak. I to właśnie, tylko że na razie na poziomie tego odcinka trudno powiedzieć, co z tego wyjdzie, ponieważ jest tu dużo rozpoczętych rzeczy, ale w sumie nie wiadomo, w jaką stronę to zmierza i nawet ciężko przewidzieć, co z tego wyjdzie. Czy za tą organizacją stoi Zemo? Prawdopodobnie, bo on jako złol się pojawi w kolejnych odcinkach. Czy to jest po prostu jedna... No, oni swoje, on swoje. I mamy jeszcze 5 odcinków przed sobą, więc tu może być jeszcze dużo rozwiązań. Ja też myślę, że to się... Cały ten wątek z tą organizacją terrorystyczną i tym, jak będą sobie z tym radzić Bucky i Falcon, będzie się też przeplatało z tymi właśnie ich wątkami osobistymi, tak? Ja myślę, że to w jakiś sposób będzie zdecydowanie ze sobą połączone. Że to nie będą oderwane jakby osobno elementy. Tak, bo mamy jednocześnie wątek Falcona i z jego sytuacji rodzinnej, co już o tym właśnie wspomnieliśmy, a także Zimowego Żołnierza i pewnej pewnego japońskiego staruszka, który stracił syna w tam, no, dość tam tajemniczych okolicznościach. Jego wątek też romantyczny trochę tam się będzie kroił? Tak. Może. Może. Baki grający w bitwę morską. I właśnie ciekawe, jak dojdzie do tego, że Falcon i Zimowy Żołnierz połączą siły, wiesz, bo na razie nie widzimy w jaki sposób, znaczy być może, ponieważ mamy, nie wiem, czy możemy tak już spoilować ostatnią scenę odcinka. Tak, przepraszam, a mogę tylko wam przerwać, a nie było tam czegoś takiego, że Baki siedzi i u tej psychoterapeutki ona mówi, że ma tylko nieodebrane połączenie od Falcona, tak? No tak, więc kontakt mają, tylko mają co kontakt, właśnie tak, kontakt to mają, to jest oczywiste, tylko właśnie co spowoduje, co będzie tym impulsem powodującym, że się spotkają i połączą siły. Czy to właśnie sytuacja samego końca odcinka, czyli pokazanie nowego Kapitana Ameryki. Co zresztą, jeżeli ktoś śledził grupę Disney Plus Polska, to bodajże chyba zdjęcia z tej sceny wyciekły jakiś rok temu. Tak mi się coś kojarzy. Tak. Właśnie oglądałam nawet po tym filmiki, bo nie byłam pewna, czy my znamy tego aktora, czy nie, bo nie byłam pewna i oglądam jakieś filmiki sprzed roku ze spekulacjami, mam takie Ja tylko chciałbym dodać jedno, że ta scena Bakiego u psychoterapeutki była taka bardzo osobista, taka bardzo kameralna i rozwijała nam jego postać, bardzo nam pokazywała jego background, jakby to jest to, czego właśnie potrzebuję po serialach MCU, żeby było dużo tego rozwoju postaci. A w przypadku Falcona mamy dużo tego wątku rodzinnego, dużo na przykład te wizyty w banku, to nam wszystko pogłębia te postaci naprawdę mocno. Dokładnie, zwróćcie uwagę, jaki to jest kontrast, tak? Że Bucky jako osoba samotna, która nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, zmaga się właśnie z tym, ma ten wątek samotności, tak? A znowu Falcon ma to, że ma tą rodzinę i ma te problemy rodzinne, tak? Że znowu tam jest ich masa, to jest zupełnie... To są problemy, których ani jeden, ani drugi nie jest w stanie zrozumieć. Ogólnie to, o czym już wspomnieliśmy wcześniej, nie pojawił się w tym odcinku Baron Zemo, którego występ jest zapowiedziany. Nie pojawiła się też, zawsze mi się myli, imię Sharon Carter. Nie wiem, dlaczego mi się wydaje, że Shannon. Ale uwaga, taka też bohaterka była w uniwersum Marvela komiksowym. Więc jest jeszcze dużo rzeczy, których w ogóle nie zostały rozpoczęte. Więc jeszcze potencjał jest gigantyczny. Tutaj dostaliśmy wprowadzenie, poznaliśmy trochę więcej bohaterów. Według mnie jest bardzo dobrze. Szczególnie początek pokazał, że ten serial ma budżet na fantastyczne sceny akcji, tylko czekać na kolejne odcinki. Nie wiem, czy coś więcej da się jeszcze powiedzieć. Raczej wydaje mi się, że nic więcej się nie da powiedzieć o tym odcinku, bo to jest takie stricte wprowadzenie do całego serialu. Jedyne, co nam zarysowuje, że to faktycznie będzie taki dramat akcji, że będziemy mieli i wątki dramatyczne i bardzo dużo akcji. Nie wiem właśnie, jak będzie dalej z tymi wątkami dramatycznymi, na ile będą się one właśnie takiej dużej ilości, jak w tym odcinku. Podejrzewam, to może różnie zależeć. Pamiętaj, że też będziemy mieć później taką trochę relację typu, no wiecie, jak Buddy mówi, że będziemy mieć relację Falcona i Soldiera, co nam trochę odciąży ten serial. Tak, bo ponieważ wątek humorystyczny nam wpadnie trochę może. Trzeba powiedzieć, że ten odcinek w sumie to był taki mało zabawny jak na Marvela ogólnie. No? Oczywiście można, nie wiem, rozpatrywać scenę z balonków w formie, nie wiem, jakiegoś czarnego humoru. Trochę tak. To było bardzo smutne. Oj tak, to było właśnie jak oglądać Bojacka Horsemana, to był taki etap po prostu. I tak samo jak w przypadku WandaVision mamy tutaj spójną jakby reżyserię, jakby reżyserką całości. Tak samo jak w przypadku WandaVision jest tutaj Carly Skogsland. Która tam jest głównie znana z telewizyjnych produkcji, między innymi Opowieści Podręcznej. Też reżyserowała chociażby jeden odcinek Punishera. A akurat pierwszy sezon Punishera nie był aż tak zły. A wiecie, co sprawia, że ten serial jest taki legitny, można powiedzieć, że bardzo jest w tego klimacie Kapitana Ameryki. Muzyka. Henry Jackman skomponował muzykę do serialu i czuć tutaj po prostu, że to jest... Radek, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ale mi pasuje, żeby to był właśnie ten taki 6-godzinny film, po prostu podzielony na części. Znaczy, ja jestem całkowicie za tym. Mówię, że nie każdy 5-godzinny film tak około jest zły, tylko to jednak powoduje pewne reperkusje, które mogą spowodować, że w pewnym momencie jakość może nie być na wystarczającym poziomie. Mam nadzieję, że będzie, ale zobaczymy. Dobrze, widzimy się za tydzień. Tak, mam nadzieję, że Jacek już będzie czuł się lepiej. Tak, wracaj do zdrowia. Będzie trochę więcej gadał niż dzisiaj. Dobrze. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dać nam łapkę w górę pod tym filmem, bo to nam bardzo pomaga. I wpadajcie na naszą grupę na Facebooku Pasażerowie Hype Trainu. Możecie też zerknąć na grupę Disney Plus Polska. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Na razie. Cześć!